Nazywam się Jerzy Ulatowski. Miałem 13 lat, kiedy z matką i 11-letnią siostrą pierwszym transportem z Powstania Warszawskiego trafiłem do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Był 12 sierpnia 1944 roku. Otrzymałem numer 192823. Rozdzielono mnie z matką i siostrą. One poszły na obóz kobiecy, ja znalazłem się na kwarantannie w męskim obozie. Pozbawiony opieki matki i jakiegokolwiek z nią kontaktu, któregoś dnia postanowiłem po prostu położyć się pod barakiem i czekać. Nie bardzo wiadomo na co. Tam odnalazł mnie wujek, który do Auschwitz trafił 1,5 roku wcześniej. To jemu i jego kontaktom z tak zwanymi w cudzysłowie starymi więźniami zawdzięczam 3-krotny pobyt w szpitalu na Rewirze. Byłem uratowany. We wrześniu 1944 roku byłem świadkiem, jak dr Mengele dokonuje selekcji na Rewirze. Rewir to obozowy szpital. Taki sam barak, jak wszystkie pozostałe. 3-piętrowe prycze, a na nich od 6 do 8 więźniów. Kiedy chorzy chcieli zmienić pozycję, musieli robić to wszyscy jednocześnie. Gdy chory umierał, resztę nocy spędzał zrzucony na ziemię. Kiedy na Rewir przychodził dr Mengele, więźniowie stawali w szeregu. Mengele wskazywał tych, których jego zdaniem nie opłacało się dłużej leczyć. Tych, których wskazał, czekała śmierć w komorze gazowej. Tego dnia Mengele szedł powoli. Minął mnie. Zatrzymał się obok i wskazał 2 Żydów, moich towarzyszy z pryczy. Jeden z nich podszedł do mnie, mówiąc: żegnaj, nazywam się Pański. Jeżeli uda ci się stąd wydostać, opowiedz, co się ze mną stało. Masz i moją szczoteczkę do zębów. Mnie już nie będzie potrzebna. Najdalej za 2 godziny wyfrunę stąd do nieba, przez komin. Więcej go nie zobaczyłem, ale gdy zamknę oczy, szczoteczkę Pańskiego widzę z najdrobniejszymi szczegółami. Przy całym okrucieństwie działania doktora Mengele dziś wiemy, że był on trybem w maszynie nakręcanej pieniędzmi i rządzał kontroli świata przez koncern farmaceutyczno-petrochemiczny IG Farby. Innym razem z powodu obustronnego zapalenia ucha środkowego pielęgniarz wieczorem zrobił mi okład na uszy z ichtioru i zabandażował głowę papierem toaletowym. To był bandaż w cudzysłowie. Kiedy rano otworzyłem oczy, moi towarzysze szpitalni, pochyleni nade mną, wskazywali ze śmiechem moją głowę. Okazało się, że w nocy zwabiony zapachem ichtioru szczur wygryzł w papierze toaletowym dziurę i poszarł opatrunek. Wyjątkowo mocno spałem tej nocy, nic nie czułem. I jeszcze jedno przeżycie, wspomnienie. Nagi więzień, rozkrzyżowane ramiona, za które mocno trzymają pielęgniarze. Lekarz SS robi punkcję, wpływając się bez znieczulenia w kręgosłup trzymanego. Wycie, jakie wydobywało się z piersi chorego, trudno zapomnieć. To musiał być śmiertelny ból. To tak wyglądało, w cudzysłowie, testowanie leków przynoszących później fortuny mocodawcom z firm Bayer, Hecht i innych członków kartelu IG Farben. Wujkowi zawdzięczam też wycofanie mnie
w ostatniej chwili z tak zwanego Marszu Śmierci podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku, którym on poszedł, a którego ja na pewno nie przeżyłbym. Los okazał się dla mnie bardziej łaskawi. Nam trojgu, matce, siostrze i mnie udało się zbiec z Birkenau na kilkanaście dni przed wyzwoleniem obozu, kiedy nie było już prądu w drutach kolczastych. Ucieczka z obozu i odzyskanie wolności nie spowodowały jednak mojego i innych więźniów uwolnienia się od obozowej rzeczywistości. W snach i na jawie ciągle od nowa przeżywamy koszmar Auschwitz-Birkenau. Od zakończenia wojny aż do dzisiaj działam aktywnie w Międzynarodowym Komitecie Oświęcimskim oraz jako prezes Stowarzyszenia Więźniów Byłych Dzieci z hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Do czasu przejścia na emeryturę pracowałem przez ponad 40 lat na różnych stanowiskach w różnych przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, co umożliwiło mi poznanie 90 kilku krajów, wśród nich wielu hiszpańskojęzycznych, bo akurat dobrze władam tym językiem. Spotkania z różnymi środowiskami i przekazywanie doświadczonych przeze mnie obozowych przeżyć to moja osobista misja ostrzeżenia, by opisane w nich sytuacje nigdy się już nie powtórzyły, by siły, które finansowały te zbrodnie, nigdy nie odzyskały możliwości, by zrobić to jeszcze raz. Oby tak się stało. A jeszcze małe uzupełnienie. Nie skończyło się na pobycie w Auschwitz-Birkenau. W 1950 roku, kiedy Polska uchodziła za taką brzydko nazywaną Żydokomunę, któregoś dnia otrzymałem telefon polecający mi stawienie się w misji wojskowej, czy w biurze wojskowym. Już stamtąd do domu nie wróciłem. Trafiłem do kopalni węgla kamiennego 900 metrów pod ziemi na okres prawie 3 lat uznany za, proszę sobie dobrze zapamiętać, za syna krwiopijców krwi robotniczej, bo obaj moi rodzice byli farmaceutami i mieli kilka aptek. I tak powtórzył się Oświęcim, który do dziś będę do końca życia pamiętał.